Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat z Modami, odcinek numer 39. Zbliżamy się malutkimi kroczkami do odcinka numer 40, a także coraz bliżej jesteśmy odcinka numer 50. Powiem wam tak, że przez ostatnie jakieś 40, może 50 minut troszkę kraftowałem, troszkę bawiłem się modyfikacjami, sprawdzałem, kombinowałem i tak dalej. No i też doszedłem do wniosku, że trzeba coś poza odcinkiem zbudować. Nie pokazywałem tego na odcinku z tego względu, że już wcześniej, w pierwszych odcinkach pokazywałem, jak się tworzy Reston Furnace, Pulverizer, Fluid Transposer. Także dorobiłem dwa silniki, które tworzyłem bodajże w zeszłym odcinku. Dorobiłem dlatego, że sprawdziłem proporcje, ile daje pary nasz Steam Boiler, a ile potrzebuje jeden Industrial Steam Engine. Nawet jest napisane, że jeden taki silnik potrzebuje 40 mb, czy też ma mililitry w takim tłumaczeniu, pary per tick. W związku z tym, jeśli mamy steam boiler, on jest w wysokości 2x2, podstawa również 2x2, podstawa 2x2 i wysokości 2, w związku z tym mamy 8 tych takich beczek, w których będzie magazynowana ta para. Jedna taka beczka potrafi pomieścić dokładnie 40 mb, czyli tyle, ile potrzebuje jeden Industrial Steam Engine. Czyli w momencie, jeżeli nasz silnik będzie na najwyższych obrotach, nasz Steam Boiler będzie wytwarzał maksymalną ilość pary, czyli będzie miał hit na poziomie 1000 stopni Celsjusza, kiedy non-stop będziemy spalać te surowce i przetwarzali je na parę. Znaczy, trochę inny to jest proces, czyli na zasadzie takiej, że no nieważne, nie będziemy przedłużać odcinka, ale 40 ml na jedną beczkę, czyli tyle samo, ile potrzebuje jeden silnik. W związku z tym, jeśli mamy 8 sztuk po 2x2x2, to jest 8, w związku z tym potrzebujemy dokładnie 8 silników. Po przeliczeniach tak właśnie mi wyszło, myślę, że to jest prawidłowe, zresztą przekonamy się już niebawem, kiedy uruchomimy nasz Steam Boiler. Nie wiem, czy to się uda dzisiaj zrobić, ponieważ chciałbym kilka rzeczy zanim uruchomię skraftować, także jak silnik pójdzie, znaczy silniki są uruchomione, to ja wtedy już będę mógł w międzyczasie produkować surowce, aby te surowce były non-stop dostarczane do naszego Steam Boilera. Nie wiem dokładnie, ile będę potrzebował surowców, aby utrzymać taki Steam Boiler. Nie jest on zbyt duży, ale pamiętajcie, że jest to wysokociśnieniowy. W związku z tym, no, będzie trzeba uważać tak, żeby nie zmarnować tych pierwszych surowców, tylko na rozruch, a potem nam boiler padnie. To jest dosyć istotne. W związku z tym myślę, że zanim przejdziemy tam do naszej fabryki, myślę, że stworzymy jeszcze kilka rzeczy, a myślę, że taką podstawą będą blanki, które włożymy do naszego komputera, abyśmy mogli kraftować różnego rodzaju rzeczy. Blanków stworzymy, myślę... Ile by tutaj stworzyć? Najgorszym... Najmniej dostępny materiał w tym momencie jest glowstone. Sztabki, nie proszki. 14. Myślę, że może 10 sztuk blanków powinno mi na ten moment wystarczyć. Zobaczymy zresztą, jak to później wyjdzie w praniu, ale 10 sztuk na początek to i tak będzie naprawdę dosyć dużo. Ale myślę, że warto to stworzyć, ponieważ i tak będziemy tego potrzebowali w przyszłości o wiele, wiele więcej. I tu bodajże potrzebujemy 30 sztuk. Tak mi się wydaje. I coś jeszcze? I 20 sztuk szkła. Bodajże w tym momencie będziemy mieli wszystko. Czemu to zrobiłem 40? 30 potrzebuję. Dokładnie. Aj, nie tu. To oczywiście do proszków. Ok. Mamy kolejną rzecz. Mamy blanki. Na pewno będziemy potrzebowali jeszcze wziąć ze sobą interfejsy. Dorobiłem dwa dodatkowe, ponieważ potrzebujemy pod Fluid Transposer, pod Pulverizer, pod Redstone Furnace. Na pewno w tym momencie mamy zbyt mało import busów i export busów, ale jeśli będę je potrzebował, to oczywiście
tutaj przyjdę i je skraftuję. Na ten moment myślę, że dwa powinny wystarczyć, podłączymy na pewno fabryki. No właśnie, i będzie i tak potrzebnych kilka import basów. Czekajcie, bo jeśli mam odpowiednią ilość import basów, a potrzebuję zwykły import bas. Import. Dlaczego zwykły? Ponieważ no nie będę musiał ustalać, co ma wychodzić, czy ma być craftowane, czy nie. Jeśli dobrze myślę, czekajcie, muszę zobaczyć. Precision import bas. No, myślę, że... Tak. Tutaj nie będzie z tym problemu, potrzebujemy po prostu jeszcze dodatkowe 3 sztuki import basów. I to będzie zwykły import bas, bo to jest kwestia, o Jezus Maryja. Interface Conversion Matrix. Wiecie co, ja i tak to muszę stworzyć, także dajcie mi może chwilę, wy już wiecie, jak to się craftuje, bo nie będę powtarzał kolejny raz, nie będę wam tego wszystkiego oczywiście pokazywał. Dobra, myślę, że możemy wrócić do nagrywania. W międzyczasie też stworzyłem kilka rzeczy, m.in. właśnie te dwa iron tanki. Stwierdziłem, że wcześniej wam pokazywałem, także nie będę jeszcze raz tego samego powtarzał. Stworzyłem jeden potężny i drugi taki trochę mniejszy, a to w sumie w celach estetycznych bardziej aniżeli po to, żeby był wykorzystywany. Pewnie tam będzie odpowiedni surowiec, półfabryka, tak to nazwać. Ale to ze spokojem, raczej być może będę jakoś tak wykorzystywał go wtedy, kiedy będę używał teleporty, tak? Czyli te sarakty. Ten dolny, główny, czyli on pomieści około 6,5 miliona chyba, 6 milionów 200 tysięcy, 72 tysiące, będzie wykorzystywany głównie na całą fabrykę. Ten górny być może poza tą fabrykę, czyli za pomocą tesseractów. Oczywiście stworzyłem je w pełni. Na środku mamy oczywiście tu w podstawie będzie doprowadzenie cieczy do tanku. Tu będzie odprowadzenie. Tak samo do góry jest. Wprowadzenie i wyprowadzenie. Taką zrobiłem tutaj małą estetykę. Jakąś podstawę, żeby to nie wisiało w powietrzu. Myślę, że to nawet spoko wygląda. Oczywiście będzie głównie tak z tej strony będzie oglądane, nie z innej, ponieważ tutaj też będą takie tanki. Tych tanków będzie ogólnie 7, wszystkie są tych samych rozmiarów. Czy na każdym będzie taki górny, mały tank? Jeszcze nie wiem, raczej nie sądzę, ale to wszystko oczywiście wyjdzie w planie, ponieważ jeśli stwierdzę, że rzeczywiście takie coś się może przydać, to faktycznie może takie małe tanki będę budował po to, żeby dolny był do wykorzystania na przykład na fabrykę, górny do wykorzystywania poza fabryką, czyli powiedzmy, no nie wiem, w głównej bazie, tam gdzie magia i też w innych bazach, które będę oczywiście tworzył. Także ze spokojem będziemy nad tym jeszcze myśleli. Oczywiście możecie dawać swoje pomysły, jak to wszystko wykorzystywać. Także jestem oczywiście tego bardzo ciekaw. Znaczy, plan jest taki, żeby w tym miejscu było dokładnie tak, jak powiedziałem, 7 tanków. To jest 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj 2. Teraz tak, 2 z tyłu będą na wodę. Tu będzie na sok, czyli z jabłek. I 4 na paliwo. Nie biomasę, tylko być może 2 na biomasę i 2 na paliwo stałe. Nie paliwo stałe, tylko to pomarańczowe. To jest chyba etanol. Czyli na etanol. Dokładnie na to. Etanol jest bardzo wydajny, ale jeszcze bardziej wydajny jest oil. Z tym, że oil nie to czarne, a to przerobione już. Ale to będę oczywiście pokazywał troszkę później. Mam już nawet pewien w głowie zarys, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To jest fabryka typowo pod surowce, które będziemy właśnie produkować sami, a potem je przerabiać. Natomiast będzie jeszcze jedna fabryka. Już nawet mniej więcej mam plan, jak to będzie wyglądało. Do tego chcę stworzyć taki mały statek, który będzie mógł podjeżdżać pod ropę. Oczywiście będziemy wydobywać to na morzu, ponieważ zauważyłem, że mnóstwo jest takich źródeł, gdzie można właśnie podjechać i ze spokojem sobie wydobywać taką ropę. Na przykład tu macie. Także zauważcie, że naprawdę jest tego mnóstwo.
W związku z tym będę tutaj podjeżdżał z takim stateczkiem odpowiednio zbudowanym, tak żeby ładnie wjechać w tą ropę. Ja tylko zbuduję silniki, wydobywanie ropy, tesserakty i do naszej kolejnej fabryki, gdzie tam będzie znowu przerabiane i wykorzystywane do różnych celów. Dobra, co tu jeszcze chciałem pokazać? W sumie chyba już nic. Wejdźmy do góry, ponieważ warto już zacząć budować to, co chciałem. Tutaj już troszkę zrobiłem, postawiłem dokładnie 8 silników, tak jak wam wcześniej tłumaczyłem dlaczego. Mamy dokładnie tutaj 8, także 8 silników. I z tej strony będą to, o czym mówiłem wcześniej, to też będzie wykorzystywane pomieszczenie. W tym pomieszczeniu na pewno będą wszystkie rzeczy, które będą wykorzystywane przez Appet Energy Sticks, czyli właśnie na przykład poprzez interfejsy, czyli Fluid Transposer, dzięki któremu będziemy na przykład ciecz wrzucać do pojemników odpowiednich. A oczywiście te pojemniki z wodą na przykład będą kraftowane za pomocą tego naszego pięknego komputera. Dobra, myślę, że najpierw podłączymy to, co potrzebujemy, czyli na pewno będziemy potrzebowali, może zacznijmy od wyciągania, czyli tak, mamy tutaj wodę, ta woda będzie wchodziła do naszego steam boilera. W steam boilerze będziemy wkładali surowce, które będą przepalane, ta woda będzie przerabiana na parę, a ta para następnie będzie wychodziła z tych oto z tego oto boilera i ona będzie szła dokładnie tutaj w tą stronę. Teraz tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało, to polecimy tu. Okej. I wejdziemy do góry. Teraz tak, jak to miało wyglądać? Czy to ma być... Bo w przyszłości te silniki, dajcie mi jeden silnik. W przyszłości to będzie wyglądało tak. Od dołu. Dajmy może jeszcze. Raz, dwa, trzy. Możemy teraz ładnie to przestawić. Czy to było w ten sposób? Czy w jaki? Czy to było do boku? Czy to było tak? Ja to ładnie sobie fajnie zrobiłem, pamiętam. I teraz nie pamiętam. Zróbmy tak. To zostawmy, to wyrzućmy, to wyrzućmy, to wyrzućmy. Zostawmy tak, jak jest. I tu oczywiście, ale tak w tym momencie mogę to zostawić. Chociaż nie, tak no nie było. Chyba coś skopałem. Chyba tak to nie było, ponieważ tu mi się to nie podoba. Czyli tak to na pewno nie było. Przestawimy. Oczywiście możecie powiedzieć, że są dosyć pedantyczny w tych sprawach, ale faktycznie lubię, kiedy to ładnie jest wszystko uporządkowane. Raz, dwa, trzy. A to zrobimy sobie od dołu. Raz, dwa, trzy. Na dół, na dół. Dobra. I teraz tu wejdziemy. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że można mieć dwie rury. I to samo zrobimy z tymi. Dobra, myślę, że mam już koncepcję, także możemy to ze spokojem zbudować. Raz, dwa. Ta pierwsza opcja, którą wam pokazywałem, była chyba dobra. Ale faktycznie... Znaczy jest najlepsza, przynajmniej o tak. Nie jest może jakaś najpiękniejsza, ale jest to naprawdę dobra opcja. W związku z tym no nie widzę innej w tym momencie propozycji. I tak samo tutaj. Raz, dwa, raz, dwa. Jako, że tutaj będzie lewer, bo oczywiście te silniki musimy... Znaczy w sumie
Można by nie robić tego leweru, ale tego lewera, czyli dźwigni, ale na razie ją zrobię, ponieważ będę miał pełną kontrolę nad tymi silnikami, tak? I zawsze mogę podejść, pyk, 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 powyłączać i tyle. Dlatego na razie te dźwignie będą. Oczywiście mógłbym ustawić te a nie, nawet nie można. To nie te silniki, to nie thermal expansion, że można za pomocą sygnału włączyć lub wyłączyć, czyli muszą być te dźwignie. Czyli proszę. No to zawsze można łatwo skorygować. Spojrzycie i widzicie, czy można, czy nie można. Jak widzicie, od razu zweryfikowałem swoje informacje, co mi się podoba, bo przynajmniej podałem wam informację prawdziwą. Tu jest tak, potem będzie jedno wyżej. I tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście potem będzie w tą stronę. Będziemy iść pyk, 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 pyk. Od razu można wziąć, zrobić przez Ryzet. Tu, tu, tu. Tu myślę, że możemy wejść. Czyli tak, mamy wyjście do silników. Z tych silników wylatuje energia, ta energia wychodzi. Świetnie. Mówiłem również wam o... Stworzyłem również interfejsy. O, może zacznijmy od interfejsów, nie będziemy wchodzili, nie będziemy schodzili, bo... Znaczy, tak myślałem, żeby uruchomić te fabryki, tak? Ale jeśli widzę, że zrobiło się ciemno, nie chcę znowu płynąć do głównej bazy, żeby przespać się i tak dalej, i żeby dzień był. W związku z tym myślę, że ze spokojem możemy tutaj zostać w tej bazie i... I co? I stworzyć, i pobawić się interfejsami. Dobra, 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 czyli tak. Przejdźmy tutaj do naszej, do tej strefy. I tutaj stworzymy trzy rzeczy. Fluid Transposer. Pulverizer. I Redstone Furnace. Konfigurację możemy od razu usunąć. I dlatego właśnie, jak widzicie, mam w przyszłości, znaczy w planach, mam dokładnie dwa boilery. Dwa duże, ponieważ wiem, że w przyszłości, nie wiem, czy to będzie dalsza, czy przyszła, tutaj trochę tych maszyn będzie. Będą lasery, będą różnego rodzaju takie rodzaje, może być może będzie steam oven. Także tych maszyn będzie mnóstwo i tej energii też będzie potrzeba naprawdę w ogromnych ilościach. Być może będzie magma crucible, być może będzie extruder. Także zauważcie, że niektóre maszyny potrzebują ogromnych ilości energii, być może one nie będą non-stop używane, ale będą się załączały, także na pewno będę musiał jakby zrobić takie rozdzielenie, czyli jeden typowy boiler pod tylko i wyłącznie Applet Energy Stick, a drugi boiler na przykład tylko i wyłącznie pod tutaj te wszystkie maszyny. Zobaczymy w przyszłości, będziemy wiedzieli, jakie jest zużycie energii i wtedy do tego się ustosunkujemy. No i aha, ustosunkujemy i wtedy zdecydujemy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście źle podłączyłem, bo to o ty fifolu. No i patrzcie, i woda poszła. Ty śmieciu. Dobra, ważne jest to, żeby potem tutaj podłączyć w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Schodzimy. Pyk. Insert disablet. O! Można wejście, wyjście, ewentualnie disablet, tak? Czyli wyłączone całkowicie. W tym momencie to będzie mi pasowało. Być może będę musiał wszystkie oczywiście te rury usunąć jeszcze raz. Tutaj woda nie wejdzie, ale jak mam już tutaj wodę, to już jest dupa zimna i będę musiał pewnie rozłączyć. No nie dopatrzyłem tego, kurczę, że to mi się połączy, zapomniałem o tym. Teraz to już za późno, nie? Ale pamiętajcie na przyszłość. No dawaj. OK. Oczywiście disablet. Tu również musi być disablet. Tu możemy zrobić to też w ten sposób. I oczywiście teraz podłączyć. Tylko że OK, podłączyłem, ale
Jest ta woda w środku. Dobra, to ja się tym problemem zajmę oczywiście troszkę później. Na razie tym nie będziemy się zajmowali. Dobra, zajmiemy się znowu tymi interfejsami. Interfejsy, bardzo proste urządzenia. Możemy eksportować itemy. Eksportować z naszego systemu. Czyli powiedzmy, nie wiem, chcemy, żeby non-stop tutaj przychodził cobblestone i przepalał to na stone'a. No, wkładam tutaj do export, czy tu, obojętne. I te itemy wchodzą do naszego redstone'a, przepalane są, a następnie będą wychodziły. Jako, że chcę, żeby potem te itemy oczywiście wszystkie ładnie wylatywały stąd, no to prosta rzecz, nic innego jak wyciągnąć import busem. Dlatego tutaj zrobiłem import bus basic, ponieważ chcesz wszystko, co tu będzie naszym produktem, żeby wychodziło do naszego systemu. I teraz tak, oczywiście fluid transposer mamy nadzieję. Czekajcie, czekajcie. Teraz znowu będzie zabawa. Będzie zabawa. A co to tutaj jest? Tutaj nic nie ma. No możemy tędy. Jak możemy tędy? I teraz jakby to zrobić, żeby to wszystko ładnie wyglądało, a również żeby się nie łączyło. I tu jest cały problem, ponieważ chcę, żeby do tego fluid transposera dochodziła woda. Po co mi ta woda? Po to, żeby mógł zrobić bog earth. Zauważcie, że do bog earth receptura jest następująca. Możemy z bucket, czyli water bucket, ewentualnie water can. Piasek, sand, water can. Także będzie tego ogromnej ilości potrzebne, znaczy będziemy w ogromnej ilości tworzyli, żeby non stop nasza fabryka działała, żeby była automatyczna. W związku z tym no, potrzebuje ten fluid transposer i tutaj będziemy oczywiście robili ten water can dzięki właśnie temu interfejsowi. Widzę, że tutaj oczywiście nie mam odpowiednich surowców, także może dajcie mi chwilę. Ja zrobię krótkie cięcie, podłączę, stąd usunę oczywiście wodę, bo tej wody nie może być. Tu musi iść para, a nie woda. Troszkę tutaj przemebluję, żeby to ładnie wyglądało. I wtedy wrócę do Was, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, ewidentnie widzę, że zbliżamy się do samiutkiego końca odcinka, ale, tak jak mówiłem, pokażę Wam jeszcze to, co zrobiłem. Tu oczywiście udało mi się zrobić tak, żeby nie było w środku wody. Strasznie się z tym namęczyłem, żeby to odpowiednio ustawić, ponieważ tu się łączyło, tu się łączyło, tu się łączyło, tu się łączyło, także naprawdę było mnóstwo połączeń, zanim udało mi się w końcu dobrze to skonfigurować, to trochę czasu minęło. Ale teraz dzięki temu para wylatuje do silników, natomiast woda nie tylko idzie do bojlera jednego, ale także ona zmierza również do naszego fluid transposera. W międzyczasie też zrobiłem konfigurację, czyli wejście wody i wejście z góry. Bo oczywiście musi być wejście z interfejsu, tak? I dotyczy tutaj wejście z góry, tyłem oczywiście wyjście, tak żeby importy mogły pozabierać wszystko. Teraz tak, myślę, że musimy przejść do naszego patterna i tam stworzyć kilka rzeczy. Przede wszystkim będę potrzebował zrobić workbencha. To na pewno. Dobra. To na razie wszystko miejsce tymczasowe, ale w najbliższym czasie to oczywiście będzie ładnie wszystko uporządkowane. Nawet tego nie będzie, ponieważ będę miał apriet. Dobra. I teraz tak, to co chciałem stworzyć, to na pewno kan. I teraz tak, jak zrobić? Ponieważ, zauważcie, teraz kiedy wejdę do patterna, tu oczywiście wkładamy mblank, możemy clear, encode, encode, czyli zakodować coś, clear to wyczyści cały stół. I teraz zauważcie, jeżeli, może inaczej, pokażę Wam tak. Najpierw zrobimy recepturę, żeby potrafił komputer nasz stworzyć kany. Czyli prosta receptura, encode, mamy nasz pattern. Pattern nasz wkładamy do naszego komputera. Teraz zauważcie, klikam clear, wyczyści się wszystko. Ale teraz jak zrobić, żeby z kana
dało nam Watercan. Jak widzicie, on nie wie, nie ma takiej receptury, która powie nam, że ok, z tego kana możemy zrobić to, 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 wybierz sobie co chcesz. Tak to nie działa. Działa to w ten sposób, że możemy sami ustawić, co on ma dokładnie robić. Czyli chcemy... O, oczywiście nie ma energii. I tu jest ból dupy, bo bez energii nie zrobimy tego, co chcemy. Także szybko skoczymy jeszcze do naszej... do naszego tutaj... naszych farm. Mam nadzieję, że któraś chociaż z tych dwóch farm posiada jeszcze baterie z energią, bo baterie to one wiem, że tam są, ale czy energię mają, to już nie bardzo. Tu jest woda. O, tu baterii w ogóle nie ma. I tu mam nadzieję, że bateria jest chociaż trochę naładowana. Kurde. No. Żeby tutaj nie przeklinać. Bo jak on znowu biec gdzieś tam. Skąd tu wziąć energię, energię, energię? Tu wiem, że... O, już wiem skąd wziąć energię. Haha. Prosto, szybko. Dajcie mi staka. Dobra, 6. 10. Bo nie chce mi się iść znowu do bazy, bo to jest kawał drogi. Nie mam jeszcze teleportów. Także trochę czasu mi to zajmuje, kiedy dojdę tam i wrócę. Także staram się zazwyczaj mieć wszystko pod ręką. Tu odłączymy. Tu wrzucimy 5. Tu wrzucimy 5. Dajcie mi chwilę i za chwilę będziemy mieli odpowiednią ilość energii. Widzimy się do góry. Dobra, już biegnę do miejsca, gdzie chcę położyć baterię. O, myślę, że z przodu. I zrobimy z tyłu wyjście. Tu jest wyjście z tyłu. O! Trochę to potrwa, ale jeden water can powinno nam się udać zrobić. Dobra. Import nie wyciągnął tylko dlatego, że... no, a, jeszcze energię muszę tutaj doprowadzić. Holender. Ale to spokojnie, to myślę, że od dołu już. To już nie będzie aż tak trudne. Dobra. Mamy jeden water can i wróćmy do naszego... do naszego tutaj patterna. Teraz ten water can możemy tutaj wyrzucić. Encode. ME. Encode pattern mamy zrobione. Czyli teraz nasz system. Nie to, tylko oczywiście pattern. Teraz nasz system wie, jak stworzyć sorki, przepraszam, nie tutaj. To jest właśnie ta sprawa, nie w tym miejscu. Tutaj tworzymy receptury, które są standardowe. Natomiast jeśli mamy coś, co przechodzi przez jakieś urządzenie i właśnie łącznikiem pomiędzy appliet a urządzeniem z innej modyfikacji jest interfejs. I do interfejsa możemy wkłożyć ME encode pattern. Zauważcie, że kiedy podejdziecie do komputera, w komputerze tego nie ma. Natomiast jeśli wejdziecie do terminala, to będziecie mieli i jedno, i drugie. Teraz wam tego nie pokażę, ponieważ nie mam energii tak naprawdę, ale w kolejnym odcinku myślę, że uda nam się uruchomić cały system już i wtedy wam rzeczywiście pokażę, że tak jest. Istotne jest, żeby właśnie rzeczy, które przetwarzamy, nie wiem, redstone furnace, pulverizerze, w assemblerze, w fluid transporterze, trzeba łączyć za pomocą interfejsa. Interfejs jest takim pośrednikiem między Apple Energy Sticks a innymi modyfikacjami, dzięki czemu możemy właśnie stworzyć, tak jak tu widzicie, czyli skana, stworzyć watercan. Na takiej zasadzie, że po prostu ten interfejs wie, że tutaj musi do góry wrzucić właśnie tego kana. Urządzenie potrafi samemu załadować wodę, czy akurat to, wodę do naszego kana i automatycznie jest po wykonaniu procesu wyrzucane do tego okienka. Kiedy jest w tym okienku, to nasz import automatycznie wybiera te wszystkie itemy, które znajdują się właśnie, które są naszymi gotowymi surowcami i za pomocą tych kabli idzie tyłem, 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 tutaj ze spokojem, tam i ja podłączyłem to dokładnie do naszego systemu. Czyli tutaj gdzieś podłączyłem. O, właśnie w tym miejscu. I wtedy te itemy wpadają do naszych dysków twardych. Podamy monitor. Teraz akurat wam go nie pokażę, ponieważ nie ma energii. Żeby zobaczyć, co aktualnie jest produkowane.
Naszym zadaniem będzie, może raz wejdźmy do naszej farmy, ponieważ tam też coś stworzymy. Naszym zadaniem na razie jest tylko i wyłącznie wszystko zautomatyzować, a potem Applet Energy Six sam będzie potrafił stwierdzić, czy dane urządzenie, na przykład nasza farma, potrzebuje jakichś itemów, czy nie. To łatwo skonfigurować. Wcześniej tutaj, jak widzicie, stworzyłem taki prosty, znaczy oczywiście kable stworzyłem tak, żeby można było dojść do naszej farmy. To jest to, co wam pokazywałem wcześniej. Tu od tyłu, tam z góry schodziliśmy, tu później kryliśmy i tam do góry naszego systemu idzie. To wam bodajże pokazywałem wcześniej już, a jeśli nie, to teraz to widzicie. I teraz bardzo prosta sprawa. Potrzebujemy dwie rzeczy. Czy tu mamy Dirta i Sapling. Teraz tak, możemy powiedzieć naszemu systemowi: ej, słuchaj, będę potrzebował z naszego Applet Energy Sticks kilka rzeczy. Teraz tak, potrzebujemy tutaj właśnie EME Precision Import, a także EME Precision Export. Ważna sprawa jest. Import będzie wyciągał wszystko, co tutaj jest. Możemy ustawić jako Move Single Item, ewentualnie w stackach. To, co wam pokazywałem w poprzednim odcinku, jak działa to urządzenie. Ale mamy również EME Precision. Jako że chcemy, chociaż tutaj akurat tylko i wyłącznie dostarczamy i saplingi, i dirt. Także w tym przypadku nie ma większej filozofii. Ustawiam po prostu, że Move Stacks of Items, ewentualnie Move Single Items. Nie robimy Move Single Items, ewentualnie craftować, ponieważ dirt i saplingi nie są craftowane. W związku z tym nie musimy niczego robić. Będziemy dostarczać również jeszcze fertilizer, tak żeby non-stop można było prowadzić proces, czyli produkować nasze drzewa. W sumie znaczy drzewa, żeby rosły drzewa, a z tych drzew żebyśmy mieli i jabłka, oczywiście drewno, które też będziemy później wykorzystywali. Także w tym momencie będziemy importem zabierać wszystko, co tutaj się tworzy, a eksportem będziemy dostarczać odpowiednie surowce. I Applet Energy Sticks sam będzie wiedział, kiedy ma coś dostarczyć. I to jest właśnie ta nasza automatyzacja, czyli nie będziemy musieli non-stop podchodzić, wybierać i przekładać do naszej fabryki odpowiednie surowców, ponieważ no, byłoby to zbędne, ja bym tu się bawił i nie miałoby to sensu. A kiedy to zautomatyzujemy, to po prostu Applet Energy Six stąd będzie zabierał wszystkie itemy, będzie też dostarczał, tak żeby fabryka non-stop działała, a następnie będziemy robili również kolejne systemy, które będą dostarczały itemy do naszych wszystkich urządzeń. Będziemy potrzebowali ogromnej ilości surowców, ale to ze spokojem. Również będziemy mieli automatyzację farmy poprzez energię i poprzez wodę, ale to ze spokojem. W tym przypadku będzie troszkę inaczej. Zauważcie, że mamy tutaj Bog Earth, który musimy dostarczyć do naszej farmy. I teraz, ja wam to może od razu pokażę, to możemy odłączyć, ponieważ to być może przeniosę tutaj w to miejsce, albo w jakieś takie bardziej dostępne, ale ze spokojem, na razie tylko i wyłącznie dla testów. I zauważcie, że kiedy podłączę eksport, przepraszam bardzo, nie tak, eksport tutaj i import. Możemy to podłączyć, nie ma problemu. Z importem nie ma żadnego problemu, ponieważ po prostu wychodzi nasz pitbog, jakieś tam skutki uboczne, czyli piasek. On to zabiera do naszego systemu, nie ma najmniejszego kłopotu. Ale z eksportem już jest problem. Dlaczego? Ponieważ będziemy craftowali Bog Earth. Bog Earth, jak widzicie, nie jest czymś, co po prostu wydobywamy. Tak jak, nie wiem, mamy powiedzmy saplingi, te saplingi tylko czy dostarczamy. Bog Earth trzeba skraftować. Jeśli trzeba skraftować, to musimy wybrać odpowiednią opcję. Mamy single items, ewentualnie single items craft, ewentualnie tylko i wyłącznie craftować. Ja w tym przypadku zrobię move single items i craft, ponieważ tutaj muszę dostarczyć i fertilizer, który jest również craftowany, ale również go mogę mieć w systemie, prawda? I tak samo Bog Earth. Mogę mieć go w systemie, ale nie muszę, ponieważ zrobiłem go samemu, a jeśli go nie ma w systemie, to masz go po prostu skraftować. I to jest właśnie w tym dobre, i dobrze, no, dobre, no, fantastyczny pomysł tutaj miał twórca tego modu, żeby właśnie system potrafił sam craftować, czyli stąd zauważy, aha, nie mam Bog Earth, wyślę za pomocą Precision Export Bus informację naszego Applet Energy Sticks, tam
cała procedura się uruchomi, która pozwoli nam na stworzenie właśnie tych watercanów, a te watercany ułożą się odpowiednio tam, gdzie jest ich miejsce w recepturze, w połączeniu z innymi itemami, czyli piasek plus ziemia w połączeniu z kanem, utworzy nam się bok Earth, dokładniej 8 sztuk za 4 sztuki sandu, 4 sztuki dirtu i 1 sztukę watercan. I ten bok Earth będzie trafiał właśnie do naszej farmy. No i to jest właśnie w tym fantastyczne. Tak samo fertilizer, będzie potrzeba skraftowania, pyk, wchodzi do farmy i będzie to automatyczne. Taki jest tego cel, ponieważ będę miał tych farm naprawdę sporo. Gdybym miał wszystkie tak ogarniać po kolei, byłoby to nudne, męczące i bym po prostu to rzucił w cholerę. Tak to wygląda. A dzięki temu systemowi Applet Energistics będę mógł wszystko pięknie zautomatyzować. To jest właśnie w tym fantastyczne, ponieważ ja w fabryce nie będę musiał niczego robić, a jeśli to wszystko ładnie ustawię, uporządkuję, to będę miał potężne ilości gotowych wyrobów, a w tym przypadku gotowym wyrobem będą czy drewno, czy etanol, czy biomasa, czy sok z jabłek, czy woda. Wszystko tutaj będzie robione właśnie za pomocą tego systemu Applet Energistics i to będą moje gotowe wyroby, które będę mógł wykorzystywać do różnych procesów. Będę mógł robić różne rzeczy, które będą mi się podobały i dalej automatyzować nasz świat. I cóż, myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Odcinek troszkę się przedłuży, chociaż nie chciałem, żeby aż tak długi wyszedł, ale to nic. Przynajmniej zrobiłem to, co chciałem. Mam nadzieję, że w odcinku 40 uruchomimy wszystko. Ja pomiędzy odcinkiem 39 a 40 stworzę kilka rzeczy jeszcze. Na pewno tak, żeby ten tank, który jest pusty na razie, żeby tam była w nim woda, żeby non-stop można było dostarczyć do naszych farm. Ale także będę coś musiał wykombinować z energią. To jest też dosyć istotne. Także ze spokojem wyczekujcie na odcinek 40, który mam nadzieję niebawem również się ujawi i będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda postęp pracy. Mam nadzieję, że do odcinka 40 uda mi się, w odcinku 40 uda mi się uruchomić system Applet Energistics. Czy tak będzie? Przekonamy się już w odcinku numer 40. Tak więc, jeśli odcinek Wam się podobał, oczywiście łapki w górę, one bardzo, bardzo mocno motywują. I cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w odcinku numer 40. Cześć!